Cześć wszystkim z tej strony Urgot, witam was w dosyć nietypowym kanale na tym filmie. Tak. Przedwczoraj przyszła do mnie paczka z pewną zawartością, którą jestem dosyć podekscytowany. Stwierdziłem, że otworzę to na wizji. Otóż będziemy otwierać tego pernaka. Nie wiem, czy słyszeliście, jest to planszówka od Riot Games, w której kierujemy czwórką, jednym z czterech jodli, z tego co pamiętam, jest Heimer, Tristana, Zix i Korki. Oni kontrolują mechy, zostali zaproszeni przez Rambla na ćwiczenia i po prostu te mechy staramy się opanować w tej grze, zabijając miniony i tak dalej. Gra sama w sobie jest gigantyczna, waży ponad 6 kilo, także naprawdę nie mogę się doczekać, aż zaraz położę swoje łapy na tym. Jeszcze tak a propos planszówek. Strasznie wam polecam. Te parę razy w miesiącu jednak nie kupić RP, odłożyć sobie parę złotych i kupić sobie grę planszową ze względu na to, że to jest naprawdę spoko hobby. I w tym momencie jedną z takich moich ulubionych rzeczy jest po prostu siąść z paroma znajomymi przy piwku czy tam czym innym trunku przy planszówce i sobie po prostu siedzieć i pograć. To jest całkiem inne doświadczenie niż takie siedzenie na kompie i nawet nie widzenie z kim się rozmawia. Także, co tu jeszcze? Jeżeli byście się zastanawiali w ogóle z czym zacząć, to polecam wam serdecznie tę grę. Lekki bitewniak, taki na start akurat nie jest. Zasady są banalnie proste. Gra też nie kosztuje jakichś milionów, w przeciwieństwie do Max vs. Minions, bo to naprawdę nie zaczynajcie od tego, bo się zrazicie ceną. Jeżeli nie macie za bardzo pieniędzy, to jest naprawdę mnóstwo alternatyw. Są wypożyczalnie gier w wielu miastach teraz otwierane. Na przykład w Poznaniu są też takie puby z planszówkami, gdzie idziesz sobie, bierzesz piwko, bierzesz sobie planszówkę z zalady i idziecie, siadacie grać. To jest naprawdę spoko. I w ogóle, jeżeli chcielibyście kiedyś może ze mną w coś zagrać, to jest taka możliwość, ze względu na to, że istnieje właśnie taki wspomniany przeze mnie pub w Poznaniu na ulicy Strzeleckiej, nazywa się Kosteczka. Ja tam bardzo często przesiaduję, także nawet jeżeli to zaraz oglądasz, możliwe, że teraz tam siedzę i właśnie gram w Max vs. Minions. Także zapraszam tam serdecznie, możecie mnie spotkać. Ogólnie przepyszne piwko tam mają, a jak nie, to kole. Także no, co by tu dużo mówić. Weźmy się za otwieranie tego bydlaka. I nie mam innego lepszego miejsca, żeby zrobić to opening, dlatego zrobimy go na podłodze. Mam tutaj już wielkie nasze pudło. Dobra, więc czas otworzyć. Czekam na to kilka dni specjalnie, czekam aż Holdo mi pożyczy kamerę, żeby móc nagrać ten opening. I się powstrzymywałem po prostu samemu, żeby tego nie otwierać. Wow. W ogóle bardzo fajne pudełko, już to takie wypukły napis. Dobra, otwieramy. Uwaga! O mój Boże! Co my tu mamy? Tyle rzeczy. Jezusie! Proszę bardzo, mamy gratulacje, że zostaliśmy przyjęci na test. No, jak mówiłem, właśnie głównym, że tak powiem, zamysłem tej gry jest to, że jesteśmy jodlami, którzy zostali zaproszeni na ćwiczenia mechów, na kontrolowanie mechów. Z tyłu pudełka jest zaproszenie. A to są gratulacje, co jest w sumie też podziękowaniem za kupno gry, tak jak podejrzewam w pewnym sensie. Tutaj podpis Rambla. Całe się nazywa to jest Rumble's Intense Training of Programmable Lapsuits, co jest w skrócie Rito Please. Rito Please, zacznij nagrywać Lola, a nie tylko CS-a. Bardzo fajne takie wprowadzenie klimatyczne. To jest Rumble plus Tristana, jakiś tam nam się robi romansidło. Zaczniemy od tego, naszych jordli. Jordli. Proszę bardzo, elegancko. Niestety, wybaczcie, nie mam lepszego oświetlenia, muszę się posłużyć tym naturalnym. Ale, o mój Boże, te figurki są po prostu cudowne. Nie chcę złapać ostrości, nawet nie będę próbował. Po prostu będą się pojawiać tutaj zdjęcia, ale te mechy są po prostu postaci. Jezu Chryste, coś pięknego. Proszę bardzo, nawet zwykła przykrywka ma tutaj loga. Oj, nie wiem czy widać. Zwykła przykrywka ma tutaj loga każdego czempiona. Jest Tristana, Zix, Korki i Heimer. Bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się to podoba.
Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy... To jest kilkowarstwowe. Dobry Boże. To jest kilkowarstwowe. Tutaj mamy znaczniki, kostki, miniony. Zaraz to otworzymy. Metalowe takie monetki, znaczniki. Jakość wykonania jest po prostu niesamowita. Figurki minionów w 5 różnych pozach. Niestety no, kamera odmawia posłuszeństwa, nie chce złapać dobrej ostrości. Dlatego będą się pojawiać fotki tutaj. Więcej minionów. Z tych minionów setki po prostu. Ich jest chyba łącznie 100. Się wydaje. Wyjęliśmy bydlaka śmierdziela. To jest z tego co mi wiadomo. Że to pokazuje. Mamy bydlaka śmierdziela. Z tego co mi jest wiadomo, to jest boss. I tu jest do not open. To się otwiera tylko w momencie, w którym się przekroczy pewien. Dojdzie do pewnej misji w fabule. Tam coś prześwituje, tam widać, że on się próbuje wydostać. To jest jakiś taki większy mech, podejrzewam. No w sumie ja też widziałem, co tam jest, ale nie będę wam spoilerował dokładnie, co tam jest. Dlatego no, to musi poczekać. To musi poczekać. W ogóle, jeżeli chcielibyście więcej materiałów związanych z tą grą, zostawcie, pokażcie to w jakiś sposób. Napiszcie komentarz, zostawcie łapeczkę, coś. Dobra, jedziemy dalej. O Jezu. Tutaj mamy tak. Instrukcję. Elegancką. Ogólnie gra jest w języku angielskim, ale na internecie jest wszystko po polsku, ale jednak ten poziom języka angielskiego nie jest super skomplikowany. Także no. Kolejna instrukcja. To podejrzewam, że to jest tak jedna alfabetycznie, druga jest taka wprowadzająca czysto. I tak, tutaj mamy wszystkie misje po kolei. Wszystkie 10 misji po kolei. W każdych są karty w środku, wprowadzenie do misji. Z tego co słyszałem, jakaś nagroda jest w ostatniej misji? Coś tak słyszałem, nie pamiętam. Coś Riot skombinował tutaj. Każda misja ma taką swoją własną kopertę, która jest tutaj zaklejona. Super naprawdę jakość wykonania. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Bierzemy się za ostatnią warstwę. O Jezu, ale to jest... Pierwszej kolejności już bardzo zonie, mamy własną zonie. Możemy odpalać tą piękną zonię. Ona służy głównie tutaj do odmierzenia, czasu. To nie ma jakiegoś takiego większego zastosowania, takiego zoniowatego. Znowu fokus nie łapie, cholera jasna. Ale naprawdę spoko. Spoko sprawa. Nawet ten piasek w środku jest złoty. No piękne. Coś super. Karty. Mnóstwo kart. Karty, którym będziemy zakrywać na nasze mechy. Za pomocą tych kart właśnie programujemy nasze mechy i one będą wykonywać polecenia pokazane na tych kartach. Jest ich naprawdę sporo. To są chyba wszystkie karty tak w ogóle. Czyli to są właśnie te karty, które będziemy zagrywać na mechy oraz karty obrażeń, które będziemy dostawać. W misjach jest również więcej kart, także to nie jest wszystko. Elegancko, później odpakujemy. Mamy 4 plansze dla każdego z mechów. To jest dla Korkiego, tutaj jest oznaczone. Tu właśnie. Na to właśnie kładziemy te nasze karty z poleceniami i po prostu w swojej turze lecimy od lewej do prawej. I te wszystkie polecenia się wykonują, dlatego nie zawsze my jesteśmy w stanie kontrolować w pełni swojego mecha. Jednak tam te wszystkie karty, które widzieliśmy, to były karty, z którymi będziemy programować nasze mechy. Tu są karty obrażeń. Czasami się zdarzy, że po prostu wjedziemy w jakiś szmal, lawę, szlam, w jakąś lawę, coś na zwalnie i po prostu nasz mech się będzie psuł i się będą zamieniać miejscami nasze zaprogramowane, nasze karty programowania. Także nie zawsze wszystko pójdzie po naszej myśli. Teraz tutaj, proszę bardzo, mamy planszę do liczenia zabójstw minionów. Tutaj, kiedy dojdziemy do 15, odpala się nam specjalny overdrive, co jest takim boostem jakby. Tutaj też Doom Tracker, to podejrzewam, że jeżeli dojdzie do 15, przegrywamy. Nie wiem, jeszcze nie znam w pełni zasad, ale bardzo mocna tektura, gruba dosyć. I tutaj, proszę bardzo, na tym się wszystkim będzie rozgrywać gra. Plansza, główna plansza, w sensie to jest kilka oczywiście takich segmentów dwustronnych. Swoją drogą tutaj mamy Magma Chamber. Tutaj jakieś takie zwykłe pola. Bardzo fajny jest tutaj ten szlam taki
olej chyba to jest rozlany. On jest taki fajnie zrobiony, bo tak rzeczywiście to wygląda jak taka rozlana ciecz. Mamy tych kafelków sztuk 5. O Jezu, tutaj jaka plama. Bardzo, bardzo dobra jakość wykonania. Tekturka bardzo gruba, także plus dla Rito. W ogóle Rito się tak pięknie spisuje, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ze względu na to, że gra przyszła z Niemiec i w jeden dzień do Poznania, także wielkie plusy dla nich. Mamy planszę startową dla naszych mechów oraz kompas, który służy do przemieszczania minionów w pewnych miejscach. Więc no, tak się prezentuje cała gra Max vs. Minions. Jeżeli chcielibyście więcej materiałów związanych z tą grą, to śmiało zostawcie jakieś komentarze, cokolwiek. Prawdopodobnie w momencie, w którym zamieszczam ten materiał, już jestem tam sobie w tym barze, pubie Kosteczka i sobie grywam w tę grę. Także zapraszam Was tam serdecznie, naprawdę spoko miejsce. I co? Dzięki za oglądanie, że przebrnęliście przez tę tragiczną jakość i na razie.